Cześć kochani, witam was w drugim update'cie mojego projektu 22 na 2022. Ostatni update był chyba 3 miesiące temu, więc stwierdziłam, że skoro znów zużyłam kilka rzeczy, to warto byłoby zrobić małą aktualizację. I od razu takie ogłoszenie parafialne, mam jeszcze wilgotne włosy, one nie do końca są jeszcze wyprostowane, więc mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Słuchajcie, zacznę od jednego produktu, którego wprowadziłam co prawda do projektu, natomiast podczas czyszczenia toaletki się go pozbyłam i na jego miejsce wprowadziłam inny produkt, który od razu zaczęłam używać, więc nie zdziwcie się teraz, jak zobaczycie zużycie. Produkt, o którym mówię, to był puder w kamieniu z Catrice Poreless, coś tam. Po prostu mi on nie odpowiadał i nie widziałam sensu, żeby się męczyć, więc jego oddałam, a na jego miejsce wprowadziłam puder, którego no niestety już w sprzedaży nie ma, a którego mam to i jeszcze jedno pełne opakowanie. Mowa tutaj o Essence All About Silky Matte Fixing Compact Powder, czyli ten w takim różowym odcieniu, który ja swojego czasu wręcz uwielbiałam. W momencie wprowadzania go do projektu, słuchajcie, on był pełny, także ja mogę wam jeszcze, żebyście mi wierzyli, pokazać, że jeszcze jeden mam, który, o, proszę bardzo, który jest pełniusieńki. No i jeden zużyłam. Także miałam na zapasie 3, zostaje jeden pełny i ten. No, jak widzicie, wcale dużo go tutaj już nie zostało, więc na pewno do przyszłego update'u będzie on zużyty. Więc to tyle w temacie tego jedynego produktu, który właśnie jakby został wymieniony. A dalej przejdźmy do produktów. Będę lecieć, które pozostały, które zużyłam, będę lecieć po kolei według mojej listy, żeby się nie pomylić. I słuchajcie, pierwsze dwa produkty to były moje podkłady z Coeva Authentic Skin. Ten ciemniejszy był w odcieniu 050N Beautiful, a jaśniejszy był 020C Amazing. Słuchajcie, zużyłam, nawet jeżeli to tak nie wygląda, ale one są, słuchajcie, zużyte. Ja te podkłady ze sobą mieszałam. Podkłady mają gęstą konsystencję, są troszeczkę takie cięższe, ale nie takie jak na przykład Estée Lauder Double Wear, to w ogóle nie ma porównania, te bardzo ładnie nawilżają skórę. No i ja je mieszałam ze sobą, pompkę tego, dlatego udało mi się je zużyć. Tutaj widnieje informacja Natural Luminous Foundation i rzeczywiście jest to podkład rozświetlający, który bardzo ładnie, naturalnie na twarzy wygląda, więc mogę wam bardzo gorąco polecić. Nie wykluczam, że jeszcze kiedyś do nich wrócę, natomiast no mam teraz inne podkłady, które chciałabym zużyć, więc póki co nie kupuję nic nowego. Widzę, że tutaj jeszcze pominęłam niestety jeden produkt, wybaczcie, już go wyciągam z mojej z mojego kartona z zużytymi produktami. Kolejnym produktem, który zużyłam i to już widzieliście bodajże w pierwszym update'cie, był to Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation Hydrate Protect Renew w odcieniu 02 Fair Light. Podobnie jak tamte podkłady, miał 30 ml, bardzo fajna, słuchajcie, pompka próżniowa, dzięki której wszystko się wydobywało. Bardzo, bardzo fajny podkład, natomiast mówiłam wam wtedy, że ja miałam z nim delikatny problem, on mi zaczął robić takie, to wyglądało, jakby mi się skóra łuszczyła. Takie płatki skóry jakby na niej były, jakby się tak zbierał, rolował, coś w ten deseń, więc podejrzewam, że to było tylko i wyłącznie dlatego, że on jakiś tam czas leżał, aczkolwiek myślę, że ja go zużyłam od kupienia w, nie wiem, 9 miesięcy, 8 miesięcy, więc nie powinno się tam nic dziać, on nie był przeterminowany. Natomiast był bardzo fajny, bardzo go lubiłam i tutaj także nie wykluczam, że jeszcze do niego wrócę.
A był to pierwszy podkład z Max Factora od czasów, kiedy ja miałam, nie wiem, 19-20 lat, bo w tamtych czasach używałam Max Factora i on strasznie wtedy te podkłady oksydowały, robiły się pomarańczowe na twarzy, więc byłam troszeczkę uprzedzona do tej marki, natomiast z tym nie miałam problemu, on mi nie ciemniał, był naprawdę przepiękny, bardzo ładnie też rozświetlał tą skórę i nawilżał, podobnie jak te podkłady z Coevy, także naprawdę na wielki plus. Kolejny produkt, który mam, jest to także już zużyty produkt, także który widzieliście w zeszłym update'cie, tak mi się przynajmniej wydaje, i to był Catrice Instant Awake Concealer, czyli po prostu concealer pod oczy, który ja używałam pod oczy w odcieniu 002 Neutral Fair. Powiem Wam, że mi się wydaje, że już ich nie ma w sprzedaży. Ja jeden kiedyś chyba kupiłam, a drugi miałam z boksa, jak się nie mylę. No i tamten zużyłam, ten długo u mnie leżał. Bardzo fajnie się sprawdzał, natomiast tu jest tylko i wyłącznie, właściwie było, tylko i wyłącznie 1,8 ml, więc wcale nie dużo w porównaniu do przykładowo korektora z, nie Essence, tylko z Eveline Cosmetics Art Scenic, kryjąco-rozświetlającego, którego aktualnie używam. No i tutaj jest 7 ml, więc no możecie sobie wyobrazić, że tutaj było naprawdę tego niewiele. Ale sprawdzał się, był bardzo jasny, dlatego zużyłam go jeszcze przed latem. Ja wiem, że kamera tego nie oddaje, ale możecie mi wierzyć na słowo. Ja jestem dość mocno opalona, jeżeli chodzi tutaj o twarz, ramiona. Ja, jak słuchajcie, ściągnę zegarek, dlatego zaraz Wam pokażę, że kamera tego nie oddaje. Popatrzcie, jak ściągnę zegarek, to Wy widzicie tylko lekki biały pasek. A w rzeczywistości bardzo mocno to się odcina. I ja naprawdę mam bardzo opalone ramiona, twarz i dekolt. Tylko po prostu kamera tego nie łapie. No ale nic. Kolejny produkt, piąty. I to jest produkt, którego ani jeszcze nie użyłam, ani nie zużyłam. Mowa tutaj o Trended Up Under Eye Concealer and Base. Jest to odcień 020. Korektor, którego co prawda używałam, ale jeszcze nie zużyłam. Ja ten korektor dostałam od Ani w dwóch wersjach, jedną podarowałam dalej, tą już używaną zatrzymałam dla siebie, na razie jeszcze nie używałam, ale wiecie, do końca roku jest jeszcze kilka miesięcy i jestem dobrej myśli, że go zużyję. Co my mamy dalej? Szóstym produktem była baza pod cienie z Rival De Loop Eyeshadow Base, no i to jest baza, którą zużyłam. Słuchajcie, wyciągnęłam nawet stoper, żeby wygrzebać, ile się tylko dało. Bardzo przyjemna baza, niedroga, robiła co miała robić, utrzymywała cienie na moich powiekach, do tego delikatnie jeszcze retuszowała jakieś tam małe zaczerwienienia czy żyłki na powiekach, bo no prawda jest taka, nie wiem jak u innych dziewczyn, u mnie z wiekiem powieki się zrobiły w miarę czerwone. I kiedy nakładam podkład, a jeszcze na powiekach nic nie mam, to wyglądam po prostu jak wampir. Ale bardzo fajna baza. Teraz mam na wykończeniu bazę z Catrice, potem mam z NYXa i jeszcze z Vibo, także baz na razie u mnie pod dostatkiem. Kolejny produkt, także produkt zużyty. Jest to Gosh CCC, czyli Contour Cover and Conceal. I wiecie co, to był ten produkt wykręcany, który tak długo używałam, bo używałam go tylko i wyłącznie pod łuk brwiowy, a używałam go, słuchajcie, 2 lata non-stop. Teraz mam podobny produkt, który trzeba niestety temperować z Golden Rose i powiem Wam, że ten zużywa mi się dużo, dużo szybciej. Jest mniej wydajny niż ten, no i ten był bardziej kremowy. Generalnie to był rozświetlacz w kredce, który ja po prostu używałam pod łuk brwiowy. Następny produkt, który także jest zużyty i ostatnio go zużyłam, to jest Essence Prime Plus Studio Poreless Plus Skin Blurring Putty Primer Silicone Free Smoothing Squalan. Zwykła, najzwyklejsza baza, która bardzo ładnie nawilżała. Rzeczywiście te pory, które ja tutaj mam rozszerzone, które oczywiście w kamerze nie są widoczne, bardzo ładnie je jakby wypełniał i nie było ich aż tak mocno widać. No ale mi baza jest niepotrzebna, słuchajcie, mam jeszcze
taką miniaturkę ze Smashboxa, którą próbuję zużyć i można powiedzieć, że w połowie jest zużyta, pomimo że tutaj jest, słuchajcie, zaledwie 7,1 ml. No ale ja bardzo rzadko sięgam po bazy, może dlatego tak to długo u mnie trwa. Następny, dziewiąty produkt jest także produktem zużytym i mowa tutaj o Hlip Hlip pudrze z Beka. To był Hydra Mist Set and Refresh Powder, pudrze, który uwielbiałam, który dawał uczucie chłodzenia, trochę takiej mokrości pod oczami. No niestety jest on już niedostępny, mówię wam, no rozpaczam strasznie, bo ja uwielbiałam ten puder, zużyłam kilka opakowań, on nie był tani, ale był wart każdego centa. Dziesiąty produkt to był właśnie ten puder, o którym wspomniałam jako pierwszy. Jedenasty produkt jest to Fenty Beauty, ten stick brązurujący w odcieniu 01 Amber. Ja mam ten stick, jak wiecie, w moim projekcie Zero i staram się go zużywać. Natomiast, no powiem wam, że o ile na początku roku byłam optymistyczna, o tyle teraz po połowie roku jest go jeszcze w dalszym ciągu dużo. I powiem wam, że podejrzewam, że nie dam rady go zużyć do końca roku. Aczkolwiek wprowadzając go, słuchajcie, on był wystający, a na dzień dzisiejszy wygląda stan tak, więc jest już trochę zużycie widoczne, no ale produkt zużyty nie jest. Swoją drogą przy każdym makijażu go używam, ale jest no niesamowicie wydajny, bo jego nie trzeba wiele. Co my mamy? Dwunasty produkt to bronzer z duetu z paletki Shade Plus Light Contour od Kat Von D, czyli tej o. I słuchajcie, aktualnie mam w projekcie Zero mój bronzer z Belle, który mam już na wykończeniu i po nim prawdopodobnie ten trafi. Co prawda denko jest, słuchajcie, potężne i nie wiem, czy będzie widać, ale też już puder, który tutaj jest, który ja nakładam do gruntowania powieki, też już dotknął denka, więc tutaj, słuchajcie, chodziło mi tylko i wyłącznie o bronzer, żeby go zużyć do końca roku, no i tu jestem dobrej myśli, no bo już go nie zostało, nie wiadomo jak dużo, więc myślę, że go bez problemu zużyję. Co my mamy dalej? Kolejny produkt, który także jest w moim projekcie Zero i który, słuchajcie, używam od początku roku non-stop. To jest jeden, jedyny róż, który używam i w dalszym ciągu go nie zużyłam, czyli MAC seria Glow Play Blush i to jest odcień Blush Please. Mam go także dzisiaj, słuchajcie, nie na powiekach, tylko na policzkach. Zużyłam go dużo, trzeba przyznać, ale słuchajcie, to jest kremowy blasz, to ma taką konsystencję trochę plastelinowatą, przez co jest niesamowicie wydajny, aczkolwiek jestem dobrej myśli, że do końca roku go zużyję, ale słuchajcie, używać róż non-stop przez rok to jest po prostu naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo w moim odczuciu. Produkt numer 14 to jest Duo Glow Blush od Nataszy Denony, który wygląda tak, o, idealny odcień na lato. Po prostu, no boski. No, jeżeli lubicie takie rozświetlające blasze, ja nie wiem na ile kamera to odda, pewnie nie odda w ogóle. Tutaj o, no, nie widać. Ale jeżeli lubicie takie właśnie rozświetlające jak Luminoso z Milani, to jest coś podobnego, ale przyznaję się szczerze, bez bicia jeszcze ani razu go nie użyłam. I powiem wam, że myślę, że nie zużyję go do końca roku, że będzie to drugi produkt, którego nie uda mi się do końca roku zużyć. Następny produkt jest produktem Hlip Hlip, niestety zużytym. Mowa tutaj o rozświetlaczu z limitowanej edycji Unexpanded Paradise w odcieniu 01 Light of Venus z Kiko, czyli w tym złotym opakowaniu. Słuchajcie, on jest wręcz wylizany. Tu nie ma nic. Nic, kompletnie nic. Słuchajcie, to był rozświetlacz wypiekany,
a o dziwo naprawdę szybko go zużyłam, gdzie no ja nie nakładam dużo rozświetlacza, słuchajcie, ja nakładam rozświetlacz na tą okolicę i na łuk Kupidyna i tyle. Ja nie nakładam nigdzie więcej rozświetlacza, nawet jeżeli ruszając na przykład głową widzę w podglądzie, że się świecę tu i ówdzie, ale to jest, słuchajcie, naturalny glow, a nie rozświetlacz. Powiem Wam, że rozpaczam, bo to był naprawdę rewelacyjny rozświetlacz i to był idealny dupe, jeżeli chodzi o rozświetlacz od Anastazji Beverly Hills Amrezy, ten pierwszy, ten w czarnym opakowaniu. Po prostu odcień identyczny, tylko o niebo tańszy. Tak, co my mamy dalej? Kolejny produkt to jest moja paletka ze Smashboxa The Kali Contour Shape Bronze and Glow. I słuchajcie, z tej paletki chciałam zarówno zużyć produkt do konturowania, jak i puder, czyli dwie rzeczy z sześciu, powiedzmy. No i udało się. Udało się. Tutaj na górze możecie zobaczyć, że tam właśnie był produkt do konturowania. Tutaj był puder, który ja, podobnie jak aktualnie puder z tej paletki, używałam do zagruntowania powieki. Tutaj ten rozświetlacz w końcu też muszę zużyć, ale to już nie w projekcie. To jest też rozświetlacz, który jest na mnie zdecydowanie za ciemny, dlatego ja go używałam do pracy, słuchajcie, na powieki, po prostu w roli cienia. Powiem Wam, że rewelacyjna paletka i na pewno wszystkie produkty z niej zużyję, bo ten róż tam, słuchajcie, który znajduje się w tej paletce, jest naprawdę silnie napigmentowany. Tam został jeszcze jeden bronzer, więc no generalnie paletka idealna, jeżeli jest pełna, idealna na wyjazdy, bo możecie zrobić makijaż zarówno twarzy, jak i oczu tą paletką. Kolejny produkt, 17, słuchajcie, to moja paletka Sultry od Anastazji. Paletka, którą bardzo wymęczyłam i jeszcze nie zdążyłam całkowicie zużyć tych cieni, które chciałam, ale wszystkie te, słuchajcie, są puste. Tak, tutaj jest te 6 cieni puste i ten 7 i zostały mi do zużycia jeszcze te 2. Więc jestem dobrej myśli, że do końca roku zużyję, aczkolwiek przyznaję się szczerze i bez bicia, że przez co najmniej 1,5 miesiąca, 2 nie sięgałam teraz po tą paletkę, po prostu totalnie o niej zapomniałam, bo jak wiecie, zakochałam się w cieniach od Glam Shopu, wszelakich bling bling, a zwłaszcza mam 2 swoje ulubione, czyli już Wam mówię, czyli Zygzak i Urok. To są moje 2 ulubione cienie, które najczęściej noszę w wiekach i no, ubóstwiam. Dlatego właśnie wszystkie inne cienie poszły po prostu w odstawkę. Pozycja numer 18, słuchajcie, to była mgiełka z Eveline, ta nieszczęsna. Glow and Go Aqua Miracle, mgiełka do twarzy i ciała 4 w jednym. Primer, nawilżenie, efekt glow, efekt blur. I moja była w odcieniu nude, bo tam są 2 odcienie. Powiem Wam, że cieszę się, że ją zużyłam. Nigdy więcej do tego nie wrócę. Nawet za darmo bym tego nie chciała. Słuchajcie, to było tragiczne. Nie dość, że to mi wysuszało skórę, to nic nie robiło takiego zachwycającego. Te dźwięki to, wiecie, Miluś sobie tutaj pochrapuje i wzdycha, bo jest no gorąco. Ja pozamykałam okna, dlatego że sąsiedzi akurat nie koszą trawę i no nie chciałam, żebyście to słyszeli, także lepiej słuchać Milunia chrapolenia jak odgłosów kosiarki na zewnątrz. W każdym bądź razie, wracając do mgiełki, nie kupiłabym po raz kolejny i powiem Wam, że nie polecam, zdecydowanie nie. Pozycja numer 19 to także mgiełka, tylko tym razem z jakiejś limitowanej edycji zeszłorocznej, z Rival de Loop Sweet Proof Oil Control Setting Spray with Cooling Effect i Aloe Vera, który trzeba wstrząsnąć przed użyciem. Na moje szczęście tu jest tylko i wyłącznie 50 ml, więc zużycie jego powinno pójść w miarę szybko. Natomiast także go jeszcze nie użyłam, więc postawię go sobie tutaj, żeby o nim pamiętać, bo jak go nie mam na widoku, to po prostu o nim nie myślę.
Co my mamy? Pozycja numer 20, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Pozycją numer 20 jest moja szminka od Charlotte Tilbury w odcieniu Pillow Talk, którą, jak wiecie, też mam w projekcie i po prostu, no, nie mogę się jej pozbyć, nie mogę jej skończyć, aczkolwiek, jak widzicie, zostało jej już naprawdę niewiele, więc mam taką cichą nadzieję, że do końca roku powinnam ją zużyć. Jezus Maria, będę, słuchajcie, używać szminki przez rok. Przez rok! Inni zużywają, czy inne dziewczyny zużywają szminkę w 3 miesiące, ja zużywam przez rok. Ja nie wiem, jak to dziewczyny robią. Dlatego, że słuchajcie, dwie kolejne i ostatnie pozycje, czyli numer 21 i 22, to są dwie konturówki. Jedna jest Stranded Up Contour and Glide Lip Liner w odcieniu 210. Zrobię Wam swatcha, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Przepiękny odcień takiego starego, brudnego różu, taki jak ja lubię. A druga konturówka to lip liner, waterproof lip liner od BH Cosmetics w odcieniu Stripped. I ten odcień ma być dupem do odcienia właśnie Pillow Talk. I to jest, musiałam popatrzeć, ta dolna. No ale słuchajcie, do tej pory nie użyłam ani razu. Ani razu. Ja je mam tutaj na widoku, ja o nich pamiętam, one tutaj sobie leżą, ale doszłam do wniosku, że najpierw chcę zużyć tą szminkę, bo myślę, że lip linery jestem w stanie szybciej zużyć jak rok czasu, aniżeli szminkę. Szminka, naprawdę, słuchajcie, według mnie zużywanie szminki jest strasznie oporne dla mnie osobiście. Ja nie wiem, jak inne dziewczyny to robią. Nie wiem, dajcie mi znać, ile Wy potrzebujecie na zużycie jednej szminki. Czy to ja coś robię nie tak? Nie wiem, może dlatego, że ja nie smaruję 15 razy w ciągu dnia ust szminką, tylko z reguły raz, góra dwa razy dziennie i to jest wszystko. Z reguły poprawki robię tylko i wyłącznie do filmików. Także słuchajcie, kochani, niech no policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. 9, 10, 11. Z 22 produktów zużyłam 11, czyli dokładnie połowę. Słuchajcie, mamy lipiec. Zobaczymy, czy uda mi się zużyć przynajmniej większą część tych produktów, które pozostały. Jak mówię, podejrzewam, że uda mi się zużyć 10, a te dwa, w którym wspomniałam, czyli róż z Denony i coś jeszcze było, ale nie, aha, róż z Nataszy Denony i ten stick z Fenty Beauty, podejrzewam, że w tym roku już nie dam rady ich zużyć, więc pewnie no, nie uda mi się osiągnąć celu zużycia 22 produktów, ale jeżeli zużyję 20, to i tak będzie, słuchajcie, sukces. Moi drodzy, to na tyle. Dajcie znać, jak Wasze zużycia Wam idą i Wasze projekty. Jeżeli same nagrywacie tego typu filmiki, zostawcie mi linki na dole, bardzo chętnie zajrzę i zobaczę, jak Wam idzie. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa pa!